Deszczowy ranek przy śniadaniu Amelia robi testing chałek. Jedną ja zakupiłam w piekarni Mielnik, druga została zakupiona przez Stefana w piekarni Halina w Starościnie. Proszę, Amelia. A o kolorze co powiesz? W wyglądzie, to takim przed jedzeniem. No. Jest dziwny ten kolor. Aha. Ma, jest lekko słonawa i brzeg ma twardy. Bardziej... Ta jest bardziej puszysta, a ta jest bardziej taka jakby z bąbelkami w środku. No i ta jest słodka, a ta jest w ogóle... Czyli... Samo to nie jest w ogóle... Czyli słodka, która wypada na plus? To jest lepsze. Dobrze. Teraz ocena eksperta, więc nasza blogerka wybrała bułkę z Haliny, a teraz ja się wypowiem na temat tych cech. Ta bułeczka jest żółta, ponieważ zapewne użyto do jej wypieku również jajek. Ta bułeczka jest bardziej puszysta, ponieważ jest w nim bardzo, bardzo dużo środków spulchniających wszelkiego rodzaju, a piekarnia Halina 6 świetnie znamy z używania amoniaku. Lekko słonawy smak jest poprawny. Tu jest nawalone syropu glukozowo-fruktozowego, czyli czegoś również bardzo niezdrowego. Czyli ogólnie konsumenci wybierają produkt gorszy. Słodki, błyszczący. Ta jest przysuchawa, bo była w poreczku papierowym i ona przez wiele dni będzie w takim stanie. Ta już zdąży spleśnieć. Zdecydowanie lepszym produktem jest chałka z piekarni Mielnik. Przede wszystkim dlatego, że nie jest tak okropnie wyrośnięta i gumiasta. Po tym poznajemy dobre pieczywo. Użyto do jej wypieku drożdży. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejne filmiki. Pa!